Dobra. Wracamy. Co tu się tak. Ashley. Dobra, wróćmy sobie do rozmowy. Ashley nikt nie lubi. Trochę tak. Kajdana trochę też. Dobra, Kajdanowi co możemy. Kajdan, słuchaj. Pierwsza pomoc. Aplikacja Medigelu. I git majonez. Sierżant Ashley Williams z 212. Wy tu dowodzicie? Wiecie, tutaj widzę głosy taki. Jesteś ranna, Williams? Kilka zadrapań i oparzeń. Nic poważnego. Nie to co inni. Jak przez nos mówi. Byliśmy na patrolu, kiedy nastąpił atak. Próbowaliśmy wysłać sygnał SOS, ale odcięli łączność. Od tego czasu walczę o życie. Chyba nie. Podobno chyba nie. Gdzie reszta waszego oddziału? Próbowaliśmy zawrócić do nadajnika, ale wpadliśmy... Za bardzo przez nos mówi, tak dziwnie. Nie wiem, czy tak. Ktokolwiek poza mną. Chyba tylko ja ocalałam. To nie wasza wina, Williams. Nie mogliście nic zrobić. Tak jest, sir. Utrzymywaliśmy pozycję tak długo, jak to było możliwe, zanim przewaga getów stała się zbyt duża. Gety nie opuściły mgławicy od prawie 200 lat. Skąd więc się wzięły? Gety najwidoczniej przybyły po nadajnik. Wykopalisko jest niedaleko stąd, za tym wzniesieniem. Nadajnik wciąż może tam być. Przydałaby się wasza pomoc, Williams. Tak jest, sir. Czas na zemstę. O, już. Co jeszcze wiesz? Abdekisk z tego dubbingu normalnie. Historii w szkole. To żyjące maszyny. Syntetyczne formy życia stworzone przez Quarian kilka wieków temu. Miały być źródłem taniej siły roboczej. Ale w końcu zwróciły się przeciwko Quarianom i ich wygnały. Potem zniknęły za mgławicą Perseusza. Od tego czasu niewiele o nich słyszano. Chyba. Powiedzcie mi wszystko, co wiecie o tym nadajniku. Chcieli przedłużyć linię kolei i rozbudować kolonię. Rozpoczęto wykopy. Kilka tygodni temu... Podobno, ale chyba nie. Za bardzo mi taka nosowo, gardłowo, ktoś tak dziwnie mówi. Wzbudziło to zainteresowanie chyba każdego naukowca w kolonii. Wtedy właśnie przysłali nas tutaj. Mieliśmy zabezpieczyć teren. Nie wiem zbyt wiele, ale słyszałam, że to może być największe naukowe odkrycie stulecia. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Co wydarzyło się przed atakiem? Kilka dni temu zostaliśmy wysłani, aby zabezpieczyć ten teren. Wyglądało to na zwykły patrol do chwili ataku getów. Nie mieliśmy pojęcia, że nadchodzą. Co się stało z badaczami na wykopaliskach? Nie wiem. Rozbili obóz w pobliżu nadajnika. Był z nimi oddział 232. Może im się poszczęściło. Nie widzieliście w okolicy turiańskiego widma? Na Eden Prime nie ma żadnych Turian. Przynajmniej ja żadnych nie spotkałam. Zresztą nie wiem, czy potrafiłabym rozpoznać turiańskie widmo. Tego gościa byś rozpoznała. Ma wystarczającą siłę ognia, żeby zmieść cały pluton. Na szczęście jest po naszej stronie. Przykro mi. Jak już powiedziałam, żadnych Turian. Ruszamy. Ruszamy, moi drodzy. Alej. Gramy sobie grającą idealistą. Tak. Od razu damy tutaj Ashley Williams. Ashley Williams. A, żołnierze, byś mi nie umierała. I John McClane. Kurde, idziemy dalej. Chyba nie ma co szukać. Powinienem deszyfrację chyba bardziej iść teraz, bo tu by się deszyfracja przydała teraz. Na początku przynajmniej. Zobaczymy. Te zestawy ulepszeń. No właśnie. Co? To ona? Nadajnik jest na drugim końcu tego okopu. Dlaczego ona tak nosowo mówi? Chyba, że to gra aktorska jakaś. Mój Boże. Dobra, mamy ekwipunek. To jest najbardziej porąbany ekwipunek, jaki był w grze po prostu. To jest... Dobra, Shepard, masz pancerz, Skorpion, poziom pierwszy. Piękny. I mam chyba amunicję, tak. Moje fazowe, idzie.
to strasznie nosowo mówi w tej tutaj. Mamy tutaj kolce. Nie wiem, jak oni przestali się suwać, ale powinni się suwać jakby. Dobra, mogę się... Jak się kurna biegnie w tej grze? Patrzą. Nie wiem, skąd się ten dźwięk bierze. O, widzę, nie działa. Nie skacze się w tej grze. Tak, w tej grze się nie skacze. Ach, ten dźwięk poziomu. Nie teraz, komandorze. Muszę się przypomnieć, jak się w to... Pójść, kurde no. Jak się w to gra. Są głupie jak cholera. Granaty dalej latają w powietrzu, widzę. Ale są paski życia. Ale są paski życia, to jest... Kurde. Granaty są w powietrzu. Wiem, jak to po prostu granaty są w powietrzu w tej grze. Nigdy nie użyłem granatów w sumie w tej grze, ale... Co, he? Wbijają ofiary na pal, zamiast strzelać. Na pewno mają jakiś powód. Pewnie mają jakiś powód. Wojna psychologiczna. Strach to skuteczne narzędzie walki. Trzeba karabin, dobra. To miejsce wykopalisk. Nadajnik był właśnie tutaj. Musiał zostać przeniesiony. Przez kogo? Przez naszych? A może przez gety? Trudno powiedzieć. Może dowiemy się więcej po zbadaniu obozu. Myślisz, że ktokolwiek wyszedł stąd żywy? Może. Jeśli tak, pewnie ukrywają się gdzieś w obozowisku. Jest na samym szczycie wzgórza. Ale kurde, no... graficznie? No. Niedaleko stąd jest mały port kosmiczny. Chcę go sprawdzić. Poczekam na ciebie. Ale muszę przyznać, że graficznie, no to wygląda to fenomenalnie. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. Mam poziom. No to do szyfracji bym sobie poszedł. Potem elektronika. A, tu więcej punktów widzę mam. Pierwsza pomoc sobie odblokuję też. Bariera niekoniecznie. I jeden strażnik. Biorę łyczka, zaraz sobie wezmę łyczka. Dajmy sobie strażnika. Strażnik i pancerz. Kółka i trójkąty. Tutaj odblokowujesz sobie moc aktywną, umiejętność aktywną. Tutaj odblokowujesz sobie umiejętność pasywną, ale ewentualnie kolejne drzewko. W tym tutaj na kółeczku masz odblokuję pierwszą pomoc, więc ten pasek ci się wtedy odblokuje z nowymi aktywnymi umiejętnościami. Tutaj masz karabiny szturmowe, potem odblokujesz sobie karabiny snajperskie, tak dalej, i tak dalej. Strasznie nieintuicyjny, ale... Dawaj. No i dobra. Chodźmy na górę. I teraz faktycznie... Nie jest w najlepszym stanie.
wygląda na to, że Shepard biega, bo w jedynce to wyglądało strasznie komicznie, to jakby on w ogóle nie przyspieszał, tylko jakoś kamera się inaczej zachowywała. O, mamy zombie. Zombie. One się będą przewalać przez wszystkie trzy gry. Żyją. Co te gety im zrobiły? Nie pamiętam, żeby on tak przyklinał. Dobra. Kurczaki. Zombie pokonane. Pachnie dymem i śmiercią. Otwierdzę. Właśnie to nie specjalnie jakby bieg szybciej w tym momencie, tak mało to używam. Ty chyba jakby faktycznie trochę przyspiesza, mam nadzieję. Przynajmniej. Że on faktycznie tutaj jakby... przyspiesza jak biega, także... Potem poprzeglądamy. Bo to jest bardzo RPGowa ta gra, także dużo lutu się zbiera. Drzwi są zamknięte. O. Zamek szyfrowy jest zablokowany. Deszyfracja. Jak wygląda? Mamy rok 2100-300 któryś, nie wiem. Deszyfracja. Jak wygląda deszyfracja? Deszyfracja wygląda tak, że żaba próbuje przejść przez ulicę, czy tam cokolwiek. O, tyle. Dzień dobry. Ludzie, dzięki niech będą stwórcy. Szybko! Zamknąć drzwi! Zaraz wrócą! Nie martw się. Ochronimy cię. Dziękuję, myślę, że będzie dobrze. Chyba wszyscy odeszli. Jesteś doktor Warren. Nadzorujesz tutejsze wykopaliska. Możesz nam powiedzieć, co się stało z nadajnikiem? Przewieziono go dziś rano do portu. Manuel i ja zostaliśmy... Fenomenalne. Dwójca niewiele lepsze chyba. Kiedy nastąpił atak, Marines walczylibyśmy, zdążyli się ukryć. Oddali życie, by nas ocalić. Nikt nie przeżyje. Era ludzkości dobiegła końca. Jedynie trupy pozostaną. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o ataku getów? To trwało ledwie chwilę. Zbieraliśmy nasz sprzęt, a chwilę później ukrywaliśmy się już w baraku. A gety przetoczyły się przez obóz. Agenci zniszczenia! Zwiastuni ciemności! Heroldzi naszej zagłady! Słyszeliśmy jakieś hałasy na zewnątrz. Strzały, krzyki... A potem wszystko ucichło. Siedzieliśmy tu, bojąc się poruszyć, aż do waszego nadejścia. Zauważyliście w okolicy Turianina? Tak! Widziałem go! Proroka! Przywódcę wroga! Był tutaj przed atakiem! Czekaj, Gatek! Niemożliwe. Przed atakiem Nilus był z nami na pokładzie Normandii. Przepraszam, Manuel wciąż jest odrobinę... nie swój. Nie widzieliśmy Turianina. Ukrywaliśmy się tutaj od chwili ataku. Możesz mi powiedzieć coś na temat tego nadajnika? To jakiś rodzaj modułu danych. Jest w doskonałym stanie. Możliwe, że to największe odkrycie naukowe naszych czasów. Cudowne nowe technologie. Wielkie odkrycia w medycynie. Kto wie, co tam jeszcze zamknięto. Wydobyliśmy serce ciemności. Obudziliśmy bestie. Uwolniliśmy zło. Manuel, proszę, nie pora na to. Co się stało z twoim asystentem? Manuel to błyskotliwy umysł, ale... Dubbing jest po prostu... chwiejny. I szaleństwo to dwie strony tego samego medalu. Szaleństwo? Móc widzieć przyszłość? Nadchodzące niebezpieczeństwo? Rozumieć, że nie ma ucieczki? Nadziei? Nie jestem wariatem. Ja widzę. Ja wiem. Dostał dodatkową dawkę leku. Mogę go uciszyć, nie? Dobra, nara. Williams, zabierz nas do portu kosmicznego. Nie możesz tego powstrzymać. Nikt nie może. Zapada ciemnie. Mrok wieczności. Cicho, Manuel, idź się połóż. Poczujesz się lepiej, kiedy lekarstwo zadziała. Mają jednak łóżko, no dobra.
Ja jestem miłym Shepardem. Ja będę miłym. Jestem miłym Shepardem. Tak. A, tu wiecie. Nie ma shotów, tak wiem. Zmienili położenie kamery w dwójce. Już kamera w dwójce nie koncentruje się na tyłku Mirandy. Trochę szkoda. Saren? A kto dobiguje Sarena? Uwaga, jestem ciekaw. O cholera. To nie twoja misja, Saren. Co tutaj robisz? Rada uznała, że przyda ci się w tej sprawie pomoc. Znam go, ale... Nie spodziewałem się Getu. Kto to jest? Nie jest dobrze. Nie martw się. Mam wszystko pod kontrolą. Też jest bezimienny. Z Gotika mi się kojarzy, no. Czy to był ten? Któryś z kolegów Gotikach tego tam, bezimiennego. Nie, Bezi to był już. To był któryś jego kolega chyba. Nie grałem Gotika dawno, to nie pamiętam. Co to takiego? Tam w oddali. Nie było tu przejścia. To statek, ale o. Wielki! Wygląda to fenomenalnie, bo wam powiedzieć graficznie. Graficznie to wygląda fenomenalnie. A potrójny. Kleszcz? To nie jest kleszcz, słuchaj. To jest... Zwiastun chyba, tak się nazywa. Zwiastun chyba nazywa się Zwiastun. No to był taki dwukilometrowy statek, muszę wam powiedzieć, taki dość spory. Dobra, weźmy wszystko, a potem i tak to będę sobie redukował do Medijalu, albo sprzedawał i kupował sobie widmowe rzeczy. A mamy kolejny, ten, łatwa też racja. Znowu sobie żabka przez ulicę przechodzi. Proszę o zachowanie spokoju! Jesteśmy nieuzbrojeni! Nie krzycz! Dobrze, poszli sobie? Wszystko dobrze. Nikt cię nie skrzywdzi. Nie mogę. Nie mogę z tym Shepardem, mój Boże Święty. Zawdzięczamy ci życie. Nie mogę uwierzyć. Kiedy zobaczyłam ten statek, myślałam, że już po wszystkim. Pojawił się na krótko przed atakiem. Wiedziałem, że będą kłopoty, jak go tylko zobaczyłem. Ukryliśmy się w składzie. Powiedz mi wszystko, co pamiętasz na temat ataku. Pracowaliśmy na polach, kiedy pojawił się statek. Gdy go zobaczyliśmy, zaczęliśmy uciekać. Nie wiem, co się stało zresztą. Byli niedaleko garażu, zaraz przy porcie, tam, gdzie wylądował ten statek. Nie mogli przeżyć. Tego nie wiesz. Nam się udało. Jeśli dotarli do garażu, mogli walczyć. Wiesz coś może o tym proteańskim nadajniku, który odkopali? Jesteśmy tylko rolnikami. Słyszeliśmy, że coś tam znaleźli, ale nie interesowaliśmy się tą sprawą. Aż do teraz. Co jeszcze możesz powiedzieć o tym statku, który widziałeś? Nie wiem. Nie przyglądałem mu się zbytnio. Myślę, że wylądował w pobliżu portu kosmicznego. Powiedz im o tym strasznym dźwięku, Cole. Podczas lądowania nadawał jakiegoś rodzaju sygnał. Brzmiał jak jęki potępionych. Ten dźwięk wydobywał się z mojej głowy. Pewnie próbował zakłócić łączność. Czułem, jakby rozrywało mi czaszkę. Praktycznie nie mogłem myśleć. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Świetnie, Cole. Mówiłem, że powinniśmy pozostać w ukryciu. Ach, Blake. Naprawdę nie wiesz, kiedy się odezwać. Coś mi się nie zgrało, dźwięk, znaczy, z napisami. Chciałeś mi coś powiedzieć, Cole?
Kilku gości w porcie zajmowało się przemytem. Nic wielkiego. W zamian za udział w zyskach ukrywaliśmy paczki w naszych składach. Łamiesz prawo, Cole. Nikomu nie robimy krzywdy. Cholera, często nawet nie wiem, co jest w tych paczkach. Teraz pomyślałem, że może jest tam coś, co mogłoby się przydać. Znalazłem pistolet. Pomyślałem, że może się przydać. Tobie pewnie bardziej się przyda. To wszystko? Narażamy życie, by ocalić kolonię. Na pewno nie masz czegoś jeszcze. Dawaj! Tak, jest jeszcze coś. Zamierzałem go sprzedać po wojnie. Po to właśnie jest niebieski ten. Jakbyśmy byli źli, to byśmy mogli go zastraszyć. Kto jest twoim kontaktem w porcie kosmicznym? To dobry gość. Nie chcę, żeby wpadł w tarapaty. Poza tym nie jestem kapusiem. Ten gość może mieć coś wspólnego z atakiem, Cole. Potrzebujemy jego nazwiska. To ważne. W porządku, masz rację. Nazywa się Powell. Pracuje przy załadunku, powinien być w porcie. No dobra. Muszę już iść. Cośmy dostali? Żądło i sensor bojowy. No dobra, biorę. Tutaj coś jest? Jest. Znowu musimy... O! Pyk. Kurde. Dobra, ekwipunek się... Bardzo często ekwipunek zmienia, także... Okej. Okay. Pistolet, nie żebym używał pistolet, ale... Onyx nie. Dobra. Ale widok jest ładny. Powiem wam, że... Jak się tutaj wejdzie, bo tutaj nie można, bo chyba nie było tej kładki tutaj. Chyba zrobili specjalnie, żeby popatrzeć na widoki, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie kojarzę tej kładki tutaj. A jakby kojarzę grę samą w sobie. Nieważne, chyba było, nie było. Ale wygląda, no kurde, powiem wam, że jedynka wygląda fantastycznie, jeśli chodzi tutaj o ten remaster. Pralko, cicho. I to wygląda fenomenalnie, naprawdę. Widzę... Trochę mi się Ashley zablokowała, tak? Mam wrażenie, że Ashley jest trochę zablokowana. Dobrze. I dodali właśnie jeszcze ten fotograficzny tryb. Nie testowałem go jeszcze. Gdzie on jest? O. Co my tu mamy? Ukryj, przesuń kamerę. Kamera swobodna, orbita. Mogę sobie przechylać, kurde. Ogniskowo mogę sobie zmieniać. I żebym się znał na aparatach. Nie mogę ustawić sobie zooma gdzieś tutaj konkretnie. Ja widzę, koncentruję się. O. Na. Nie żebym umiał zdjęcia robić. Co to jest odległość 5,5? Nie wiem. Wartość przysłony. 256. A, odległość rysowania, dobra. 200 metrów odległości rysowania. Tak, spora opcja tapety. Na przykład ta tutaj. Bardzo nijaka tapeta. Gdzieś mamy filtry. Zrobiłem zdjęcie? Jest też efekt ziarna, bo włączyli efekt ziarna. Tutaj jakby... O Jezu, w pierwszej części od cholery ziarna było. Wszędzie po prostu było pierdzielone ziarno. I cała gra wyglądała mniej więcej tak. Te... Czemu zawsze wszędzie są winietowane? Ja nie wiem. To jest po prostu... Robię te zdjęcia, czy nie robię? Nie wiem. Cała gra po prostu była w ziarnie. Jedno wielkie ziarno było. Czy oni... Biegniecie, czy nie biegniecie? Ashley, chodź. Ashley... Tam coś było. Nie zauważyłem skrzynki. Ashley... Granat. Ashley, chodź. Ashley, chodź. Nie chcę przyjść. Ja nigdy nie byłem dobry w robieniu zdjęć w grach, także no sorry, ale...
Bardzo fajny statyczny cień od ognia. No nie umiem. Ale jak ktoś umie, to pewnie znajdzie tutaj masę ciekawych ciekawostek. I możliwości robienia fajnych właśnie zdjęć. Mamy Nilusa, który... To Nilus. Nilus umarł, także Wiedźmin umarł, moi drodzy. Żaden Wiedźmin we śnie nie umiera, oczywiście. Musiał umrzeć we walce. Coś się poruszyło. Tam, za skrzyniami. Zaczekajcie! Nie strzelać! Jestem jednym z was! Człowiekiem! Prawie cię zabiliśmy przez to twoje skradanie. Przepraszam, nie skradałem się, tylko ukrywałem przed tymi stworami. Ale mało osób, coś nie interesuje chyba ludzi specjalnie Mass Effect, szkoda, bo bardzo fajna gra. Ten drugi do niego strzelił. Okay. Muszę wiedzieć, jak zginął Nilus. Ten drugi był już wcześniej. Czekał na przybycie twojego znajomego. Słyszałem imię Saren. Wydaje mi się, że się znali. Twój przyjaciel nieco wyluzował i Saren go zabił. Strzelił mu w plecy. Dobrze, że mnie nie widział za tymi skrzyniami. Ciperki, kurde, ja nie mam ciperku właśnie. Podobno nadajnik Protean został przywieziony do portu kosmicznego. Co się z nim stało? Jest na drugiej platformie. Pewnie tam kierował się ten Saren. Wskoczył do kolejki zaraz po tym, jak zabił twojego kumpla. Wiedziałem, że ten nadajnik oznacza kłopoty. Wszystko się spieprzyło, gdy go znaleźliśmy. Najpierw pojawił się ten cholerny statek Baza, a potem nastąpił atak. Zabili wszystkich. Wszystkich! Gdyby nie te skrzynie, też byłbym już trupem. Jak to się stało, że tylko ty przeżyłeś? Dlaczego nikt inny nie próbował się schować? Nie mieli szans. Ja byłem za skrzyniami, kiedy rozpoczął się atak. Chwila. Byłeś za tymi skrzyniami jeszcze przed atakiem? Ja... Czasami muszę się zdrzemnąć, żeby przetrwać jakoś do końca zmiany. Kimam sobie za skrzyniami, w ciszy. Przeżyłeś, bo jesteś leniwy. Gdyby nie ta drzemka, pewnie byłbyś już martwy. Tak. Tak mi się wydaje. Nie chcę o tym myśleć. Jesteś kontaktem Cola tutaj, w dokach. Pracujesz dla szajki przemytników. Co? Nie! To znaczy, co cię to obchodzi? Robisz ze mnie przemytnika? A kogo to interesuje? Mój kierownik. Szepardo to interesuje. Wszyscy nie żyją. Teraz to już bez znaczenia, nie? Przemycasz broń? Coś, czego moglibyśmy użyć przeciw getom? W zeszłym tygodniu przyszła dostawa granatów. Nikt nie zwraca uwagi, gdy parę sztuk zniknie z wojskowego transportu. Ty fagasie! My próbujemy tutaj chronić twoją dupę, a ty myślisz tylko o tym, jak nas oszukać. Nie miałem pojęcia, że będziecie potrzebować tych granatów. O Boże, ten Dublin. Atakować Eden Prime. Jesteśmy garstką rolników. Skąd miałem wiedzieć? Zapomnij o nim. Nie jest tego wart. Masz szczęście, że jest tutaj komandor. Dawaj te granaty. Są twoje. Weź je sobie. Koniec z przemytem, przysięgam. Wielu Marines tu zginęło. Granaty mogły im pomóc. Na twoim miejscu postarałbym się jakoś to im wynagrodzić. Jasne. Jest coś jeszcze. Może być warte fortunę. Chodzi o eksperymentalną technologię. Najwyższa półka. Nie chciałem, żeby ktokolwiek ucierpiał. Możesz to sobie wziąć. Opowiedz mi o tym statku bazie, który widziałeś. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Był ogromny. Kiedy obniżał pułap, wszędzie wokół zrobiło się ciemno. I wydawał taki charakterystyczny dźwięk. Dźwięk, który wywiercał się w mózg. To właśnie mnie obudziło. Atak nastąpił kilka minut później. Dobra. Musimy odnaleźć ten nadajnik, zanim będzie za późno. Powinniście zabrać się kolejką towarową. Tam właśnie poszedł ten drugi Turianin. Ja nie mogę tutaj zostać. Muszę się stąd wyrwać. Dup. Dobra, mapa obszaru, idealista, dobra, git majonez. O, i mam w ogóle ten Bayer. Nie wiem, co on mi dał w ogóle, bo... Nie, żebym miał granatnik. A.
I tyle, świetnie. Cześć. Chyba się przesuwał po ziemi po prostu, tak mi się wydaje dziwnie, jakoś tak. Ja się nie szedł, tylko się wziął, przesuwał jakoś. Chyba. Tak, coś by było jeszcze nie, wszystko zabrali. Tak, krąg mocy wiem. Dawaj mi snajperkę. Ale biegnie skubany. Już nie. Wygel główkę. Dobra. Ciężko za osłony się wchodzi, powiem wam, jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić. Dobra. Czemu ja ciągle chcę przeładowywać? Nie rozumiem tego. Tego zapał. No dobra, może być ten. Czemu Medizel? Dobra. A zabrałem chyba wszystko, mam masę skrzynek, które mogę podnieść. Chodźmy dalej. Zagramy sobie chyba do prologu, do skończenia prologu tego i będę kończył. Chyba. Zobaczymy. Co on ma na głowie? Założyć ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonię. Nie ma takiej czapki chyba. Zjednać to miejsce z ziemią. Nie miał chyba tej czapki. Nie miał. Co oni ci na głowę dali? Cześć, Krystianos. Nie ma tego kaptura. Czemu? Kto go dubbinguje? Miałem bomby. Gra jest coraz lepsza, bo ja... Dobra. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Tak, to mamy troszkę na czas. Że miał czapkę? Coś nie mogę skojarzyć, że miał czapkę.
Albo czapka, albo kapel, znaczy albo ten. Kapturek jakiś taki. Gitowalia! Dobra, gety zakłócają tutaj tą. Ale nie wiem, którym się rzuca kaptur. Którym się rzuca granaty. G? Tak, dobra. Okropnie się granatami rzuca, powiem wam, w tej grze. No się tak dziwnie przyklejają. Albo nie. Właśnie wybuchu. Chyba tak, jakoś tak. To właśnie były takie dwustopniowe granaty chyba. Dobra. Ta muzyka. O! Dobra. Europa uniwersalistyczna. Tak, i potem przyjdzie do mnie ten kałach i mnie nakrzyczy. Albo ludzie od kałacha, co gorsza, przyjdą i na mnie nakrzyczą. Ja w Europkę nie umiem grać, bo to trzeba umieć grać w Europkę. Tak wiecie, fajnie, a ja nie umiem tak fajnie. Ja umiem tak lamersko grać, bezpiecznie w Europkę. Nie wiem. Ale mam przegrane paręset godzin w Europkę. Tak. Dobra. Zombie, zombie, zombie. Zombie, zombie, zombie chyba zaraz przyjdzie. Aha. Strasznie mocne bydlaki. CK3? Nie ma CK3, nie wiem jakoś. Nie mogę do tego CK3, słuchajcie, jakoś podejść, wrócić, uff. Nie wiem dlaczego. Może, nie wiem. No wiem, że gram w Europę, dlatego ja nie chcę grać, bo naraz, kurde, mi dojeżdżę ktoś. Dobra, mamy nadajnik. I teraz się zaczną jazdy, słuchajcie. Teraz się zaczyna dopiero elegancko prawdziwa fabułka. Kurcz, kurcz. Tylko sobie obszukam, bo... O, właśnie. Potem będę żałował, że to ma i będę klął, że muszę to wszystko redukować do obniżelu. Medieżelu, także, no ale pozbieram sobie. Albo sprzedam, czy coś. Zmęczenie. Kurde, jakie dodali te paski na dole, ja cię pierdzielę. Podoba mi się ten cały interfejs na dole, taki bardzo spójny jest z tą. Z trójką i w ogóle. Tylko to jest okropne. To nie ma, tam jest safe. Tylko czy było spokojno? Nie wiem, może wrócić, zobaczymy. Zobaczymy. Nie, naprawdę, podoba mi się. Bardzo fajnie zmodernizowany jest interfejs i jedynka tak wygląda. Jest ładniejsza, więcej widać, to na pewno. Jakoś tak chyba przyjemniej, przyjemniej, przyjemniej. Co świetna opcja. No. No. Miała bota, dawaj, bo zaraz będzie, bo nie chcę fabuły przerywać gadaniem, no. Miała bota na czacie, to okay. I co? Co ten ów bot zrobił on? O! Bot tłumacz.
Brzmi fajnie. Byłoby fajnie. Pewnie jakieś japońskie cudo. Dobra, lecimy z fabułą. Wziąłby takie coś, tylko mnie nikt nie znajduje za granicy. Są za mały, żeby mnie w ogóle w Polsce mnie znają dopiero co na świecie. Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. Ech, Ashley, Ashley. A tu jest dupostrzał, zobacz, pak. Dupło i pana najniczku, moi drodzy. Tak zaczyna się przygoda Szeparda, jego obsesji. W tym momencie został zindoktrynowany i przyjęli go żniwiarze, a to, co teraz będziemy oglądać, to jest sen. To właśnie teraz gramy, to jest sen, tak. To był nadajnik żniwiarzy i miał wizję. O! Metresa. Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. Cycuchy. To Normandia. Należy do przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Arr! Bardzo, bardzo dobry, to jest bardzo dobry, tak. Zginie. Kamera objechała na dół typu centymetra, o Jezu, to było chamskie. To tak, cyk zrobiła na dół typu centymetra. Kurde. Ta... Pani doktor, 10 lat temu to było inne życie. Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Tamto to było... Ale teraz musisz czekać do końca trzeciej części. Jestem trochę obolały. Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Nie mogłaś wiedzieć, co się wydarzy. Nie wiem, czy to właśnie spowodowało reakcję. Niestety, nie będziemy już mieli okazji się tego dowiedzieć. Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Jestem zobowiązany. Te flirty, o kurde. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie. Nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Musisz sobie, Andrzej, poczytać teorie spiskowe odnośnie Mass Effecta. To będziesz miał bardzo fajnie wiele teorii spiskowych. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. No spoko. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi.
Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Masa teorii spiskowych na temat tej gry, jest naprawdę. Kiedy przez ponad dwa stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie. Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Nadajnik zniknął. Jesteśmy w dupie. Mamy inwazję getów. Rada zażąda wyjaśnień. Nie zrobiłem nic złego, dowódco. Oby Rada też to dostrzegła. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem. Jednym z najlepszych. Żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty. Zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony. Pytaj Gagatek, to ci opowiem. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plany jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów. A wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobra, to jak macie pytania, to proszę o pytanie o Mass Effect. Znam dość dobrze chyba. Czy nie jestem? Macie czas, żeby przygotować pytania. Pranie się zrobiło kolejne, także idę i zaraz wracam.